Przed nami suma 8 plus 8 trzecich plus 8 dziewiątych plus 8 dwudziestych siódmych plus 3 kropeczki. Te 3 kropeczki sugerują, że mamy do czynienia z nieskończoną sumą, czyli z pewnym szeregiem. No i ponieważ w tytule filmu jest szereg geometryczny, to pewnie mamy do czynienia z sumą szeregu geometrycznego, więc może upewnijmy się, że rzeczywiście tu mamy szereg geometryczny, czyli że co, że każdy następny wyraz powstaje poprzez pomnożenie poprzedniego przez pewną ustaloną liczbę zwaną ilorazem tego szeregu. Czyli co, żeby z 8 dostać 8 trzecich, to musimy pomnożyć przez 1 trzecią, potem jest 8 trzecich, 8 dziewiątych. No to znowuż widać, że trzeba pomnożyć przez 1 trzecią. No i potem jest 8 dwudziestych siódmych, czyli znowuż jest razy 1 trzecia. Aha, czyli ten iloraz tego szeregu geometrycznego, czy też ciągu geometrycznego, którego szereg jest sumą, standardowo oznaczony przez Q, to jest 1 trzecia. No i może jeszcze zapiszmy troszkę inaczej to ten nasz szereg, no żeby było widać wyraźnie, jaki jest ten iloraz. Czyli to jest tak, 8 plus 8 razy 1 trzecia plus 8 razy 1 trzecia do kwadratu plus 8 razy 1 trzecia do potęgi trzeciej plus i tak dalej. No i może jeszcze zapiszmy to przy pomocy znaku sigma, takiej powszechnie stosowanej notacji dla szeregów, czyli to tak jest suma od powiedzmy k równego 0 do nieskończoności. No i co to będzie? 8 razy właśnie ten iloraz, czyli 1 trzecia do potęgi k tej. No i zobaczmy, prawda? Czyli to jest, no właśnie tak jak tutaj, prawda? Dla k równego 0 to mamy 8 razy 1 trzecia do zerowej, czyli 1, czyli 8 plus, potem wstawiamy k równe 1, 8 razy 1 trzecia, plus k, potem k równe 2, 8 razy 1 trzecia do kwadratu i tak dalej. Czyli to jest, mamy do czynienia z nieskończonym szeregiem geometrycznym o ilorazie 1 trzecia. No i teraz przypomnę, że taka suma jest skończona. Znaczy, można nadać pewien sens temu tej sumie nieskończonej ilości wyrazów przy pomocy pojęcia granicy i o tym było w innym filmie. W każdym razie jest wzór na sumę takiego nieskończonego szeregu geometrycznego, a mianowicie w takiej postaci, że to jest A razy Q do potęgi K tej, suma od K równego 0 do nieskończoności. No i ten wzór to jest A podzielone przez 1 minus Q. 1 minus Q. No wtedy, kiedy ten szereg jest zbieżny, a ten szereg jest zbieżny dla moduł Q mniejszego od 1. No i ten wzór, jego omówienie, jego dowód jest w jednym z poprzednich filmów, więc jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam, żeby obejrzeć ten film, jeżeli ktoś nie wie, o czym jest tutaj mowa i skąd ten wzór się wziął. No dobrze, a my tutaj zastosujemy ten wzór, prawda, czyli co? Czyli mamy pierwszy wyraz, czyli 8, no i dzielimy te 8 przez 1 minus iloraz. Naszym ilorazem jest 1 trzecia, czyli 1 minus 1 trzecia. No to co? Czyli to jest 8 podzielone przez 2 trzecie, czyli 8 razy 3 drugie, wobec tego to jest 4 razy 3, czyli 12. A więc suma tego nieskończonego szeregu geometrycznego jest równa 12.